Cześć, z tej strony Ewelina i zapraszam Was, kochani, do mojego kolejnego filmiku, a mianowicie haul z Temu. Mówiłam Wam ostatnio, że paczki szły w ratach. Zamówienie zrobiliśmy, nie wiem, gdzieś około 10 dni temu. No i teraz właśnie tak mniej więcej około 10 dni to trwało. Jedna paczka przyszła chyba po 6 dniach, a reszta rzeczy teraz. No, tylko że nie miałam kiedy otworzyć, dopiero dzisiaj to zrobię. Więc zróbcie sobie coś do picia, do jedzenia, zasiądźcie wygodnie w fotelikach. Pogoda taka sobie, ja nie lubię nagrywać, kochani, wieczorami przy takim sztucznym świetle, ale nie mam dzisiaj, kochani, możliwości innej. Nie było kiedy wcześniej nagrać, więc robię to teraz. A muszę szybko rozpakować, bo Misiek wyjeżdża w drogę i chyba tutaj są jego buty, nie jestem pewna. Także zostańcie ze mną. No i co? Sprawdzamy, co tam ciekawego jest tym razem. Na pewno będą buty, więc coś na pewno będzie dla mnie. Druga część moich zakupów, które dostałam w prezencie na urodziny. To znaczy dostałam pieniążki, sobie zamówiłam na Temu. Takie było moje postanowienie. Mówię, nie chcę wydawać krocia, wiecie, pieniędzy na ciuchy, na to, na tamto. Kilka rzeczy potrzebowałam. Rzeczywiście teraz nie chcę zagracać domu. Nie chcę kupować zbędnych rzeczy, naprawdę bardzo zbędnych. Wiecie, coś, w czym będę chodziła. Jedno zużyję, drugie sobie założę. Nie wiem, no. Mówię, potrzebuję jakieś ciemne buty, bo mam jasne, ale jednak ciemne na taką pogodę są idealne, na te pluchy, na to wszystko. Mam oczywiście te swoje martensy drogie i też je muszę wyjąć, bo nie pamiętam, a coś około 1000 zł dawałam za te skórzane buty, ale rzeczywiście one są takie dobre, takie zarąbiste i będę miała je na lata. No ale mówię, jakieś adidasy potrzebuję, takie ciemniejsze, na takie codzienne bieganie. Szkoda tych martensów, powiem Wam. Więc od razu działamy, kochani. Piszcie, co tam u Was, jak się macie. Zobaczcie, mam dynię. Kupiliśmy dynię. Ale wiecie co? Gdzieś mi tutaj się zbierają muszki. Takie jakby owocówki. Bo ona gdzieś musiała być troszeczkę uszkodzona. No i wiadomo, że jak zaczyna powolutku gnić dynia, czy tam jest nadgryziona, no to zaraz robaczki wchodzą, więc będę musiała ją zużyć i sobie kupię nową. Dobra, kochani. Także mam dwie wielkie paki i już rozcinam to wszystko. Ja lubię otwierać przy Was, kochani, żebyście zobaczyli też moją taką, można powiedzieć, prawdziwą reakcję. Mam nadzieję, że sobie nie uszkodzę tego. Muszę delikatnie otwierać, bo tutaj jest materiał i nie chciałabym poharatać tego. Jejku. Także cosik dla mnie, cosik dla Miśka i cosik dla dzieci. Zapraszam Was również do moich wcześniejszych takich hauli z Temu, bo tam też dla dziewczynek coś kupowałam, coś do domu, jakieś dekoracje. Powiem Wam, że póki co na razie jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z moich wcześniejszych zakupów. Z wszystkich w sumie zakupów jestem bardzo zadowolona. No były jakieś tam potknięcia małe, że po prostu coś się wydawało większe na zdjęciu, okazało się malutkie, miniaturka, na przykład kwiatuszki, które sobie położyłam tutaj u siebie na parapecie w kuchni. Także pierwszą rzeczą, jaką, kochani, zamówiłam, jest to taka oto, nie wiem, czy to jest moje, czy to jest mojego Maxa. Nie jest... Przepraszam, wypadek przy pracy. Czekajcie chwilkę, ja sobie tutaj troszeczkę podwyższę ten. O, teraz jest lepiej. Po prostu ta paczka mi upadła na statyw i statyw się przewrócił i kamera się przewróciła. Także musiałam to wyciąć. Słuchajcie, pierwszą rzeczą to jest kurtka. Tak pomyślałam, mówię, na takie bieganie, latanie potrzebna mi jest kurtka taka pikowana. Ja takich pikowanych kurteczek trochę miałam, ale już mi się zużyły. Potem zaczęłam kupować takie kurtki misiowe, które też uwielbiam z Matalana. No i co? I mówię, potrzebna mi jest taka kurtka, wiecie, do szkoły czy na zakupy i z powrotem. Taka nieprzemakalna. Więc
kupiłam sobie czarną kurtkę, tak sobie postanowiłam, że kupię sobie po prostu czarną. I kupiłam, to jest męska kurtka co prawda, zaraz Wam tutaj pokażę całość. Tak wygląda, nie wiem, być może przymierzę tą kurtkę. Po rozpięciu ta kurteczka wygląda tak. O, co to za paski jakieś dziwne. Jakieś paski tutaj są dołączone, nie wiem czy to widać, zobaczcie, tutaj jest w środku taka złota. No ładna ta kurteczka, bardzo mi się spodobała i tak postanowiłam, mówię, spróbować. Kurtka jak kurtka pikowana, no słuchajcie. Taka, ja wiem, ona jest, tutaj jest taki materiał, jak takie są opaski szerokie, wiecie, na czoło, z takiego materiału. Ładna ta kurteczka, bardzo mi się spodobała na zdjęciu. No i tutaj z tym złotem, tutaj ma taki napis. Zobaczcie, co to za napis. No pewnie przy praniu się to wszystko zciora. Ale mówię, no bardzo ładna. To jest XL-ka rozmiar. To jest XL-ka, kochani. Wzięłam sobie XL-kę, ale w takich rozmiarach chyba UK. Nie wiem, czy to jest XL-ka, czy M-ka, czy S-ka na przykład przy tych męskich rozmiarach. Nie mam pojęcia, ale to jest na pewno męska kurtka, kochani. Ja mówię, mnie nie przeszkadza, mnie po prostu się podoba kolor, kształt tej kurtki. I ja często sobie kupowałam właśnie męskie rzeczy, czy to koszulki, czy to koszule takie, wiecie, eleganckie jakieś, czy w kratkę, czy takie. Więc mnie to nie przeszkadza, bardzo mi się ta kurtka podoba, no wygląda na porządnie wykonaną, powiem Wam, że wcale źle nie wygląda. Zaraz ją tu, kochani, przymierzę. Czekajcie, ja sobie ją teraz przymierzę. Eno, fajna! Podoba mi się ta kurteczka, powiem Wam. Jest jak uszyta na mnie. Ona się jeszcze musi ułożyć. Wiadomo, że to jest taka puchowa kurtka. Ale to nie jest taki bardzo gruby puch, jak ja miałam zazwyczaj takie polskie kurtki. Bardzo mi się podoba. I tutaj te szczegóły. Vogue, Best. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Fajna jest. Zarąbista. Nie wiem, piszcie, co sądzicie na ten temat. Jak dla mnie jest spoko. I wiecie, do takich sportowych rzeczy, a ja jestem ostatnimi czasy od kilku lat dobrych dresiara. Wiecie, ja lubię taki styl, no wiadomo, do szkoły, na zakupy, sprzątanie, gotowanie, do ogródka chodzenie i tak dalej. Więc mówię, taki styl lubię. I mówię, jeszcze chciałabym sobie jakieś czarne adidasy kupić, bo jasne adidasy mam, nawet kilka par, w szczególności białe, no ale mówię, no, na taką pogodę muszę mieć jednak czarne, bo ja kiedyś tylko czarne kupowałam, wiecie? Albo tylko białe, albo tylko czarne, a teraz mówię, nie, muszę wrócić do czarnych jednak, bo mi się najbardziej sprawdzają. Okej, dobra. A tutaj tak wygląda, jak się zdejmie kaptur. No nie wiem, mnie się podoba. Mnie się podoba, nie każdemu musi się podobać. Przepraszam Was za ten harmider w tle, ale dopiero sprzątam. Dopiero sprzątam. Okej, druga rzecz to... Co to jest? To jest miśka czy moi? Misiek sobie takie coś zamówił. Powiem Wam, że były fajne takie bluzy, koszule. Ja lubię ostatnio z kapturami bardzo. No i też mi się podobają takie akcenty boho, wiecie, jakieś takie indiańskie klimaty i w ogóle. I misiek znalazł sobie dla siebie, to jest chyba jego, bo dla mnie nie było chyba rozmiaru czy coś takiego. Jedna mi się bardzo podobała. Taka rycerska, bym powiedziała. Tak jak templariusze mają, wiecie. Ale jakoś się później nie zdecydowałam na tą jednak. Misiek sobie kupił coś takiego. Taką, tak, to jest jego. Taką bluzę sobie kupił z kapturem. To jest rozmiar L. Nie wiem, czy to będzie dobre, czy nie. Zobaczcie, taką sobie bluzę kupił. Fajna. Podoba mi się. I wiecie co?
postanowiliśmy, że następnym razem zamówimy sobie jednakowe rzeczy i będziemy się tak ubierać gdzieś tam, nie wiem, pojedziemy gdzieś, czy pójdziemy nawet do sklepu i będziemy się razem ubierać, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli będą rozmiary odpowiednie. No i właśnie ta bluza taka z kapturem była piękna, ale niestety nie było rozmiaru na Miśka. Misiek jest dosyć wysoki. No ja to jestem po prostu 1,50 m w tych, w obcasach i w kapeluszu. Nie, no trochę więcej mam niż 1,50 m, no ale na pewno nie mam 1,60 m. No. Dobra, a tak wygląda z tyłu. No fajna. Podejrzewam, że na mnie byłaby taka trochę oversize'owa, ale w sumie nie będę jej przymierzać. Tak ona wygląda. Mnie się osobiście bardzo, bardzo podoba. Jeżeli chodzi o materiał, materiał nie ma żadnej podszewki. Zobaczcie, jakie tu jest wykonanie. Ale to nie szkodzi. Jest dosyć gruby ten materiał, ale nie ma takiej podszewki, takiego misia, jak zazwyczaj w bluzach są takie misie, prawda? Takie jakby polarki delikatne. Ale tutaj czegoś takiego nie ma, ale mimo wszystko bardzo, bardzo mi się podoba. Nie wiem, znacie się na tych wszystkich znakach? Mam nadzieję, że to nie są jakieś tam, wiecie, okultystyczne czy coś, bo no takich to bym raczej nie nosiła. Dobra, następna rzecz to co to przyszło? Co to przyszło? Co to przyszło? Czyżby to była kurtka Oscara? Taka cienka? To pisało chyba Warm czy Winter, nie pamiętam. Winter. Winter to na pewno nie jest. To musi być Warm. Zobaczcie, taka kurteczka dla Oskarka. Przepiękny print miała, bardzo nam się spodobała. I do tych jego bucików, jakie mu ostatnio przyszły właśnie z temu, z których jest mega zadowolony. Poszedł raz czy dwa razy w nich do szkoły i wszyscy się pytali, wszyscy jego koledzy, gdzie kupił takie super buty. No, także widzicie, zainteresowanie bardzo duże. No i mówię, no do tego mógłby jakąś sobie kurteczkę kupić, taką, no w miarę ciepłą, tak? No tutaj nie ma zim na szczęście, więc zobaczcie, jaka fajna, taka galaktyczna. A ostatnimi czasy też sobie kupił kurteczkę właśnie z temu, która miała kompas. Jak nie zapomnę, to Wam pokażę tą kurtkę, z której jest bardzo zadowolony i ma w środku ta kurtka, kochani, polarek. Także wydaje mi się, że jest nawet cieplejsza od tej. Ta to jest taka bardziej, bym powiedziała, wiatrówka. No, ta nie ma polarku, tak wygląda w środku. O. Ale tak to ładnie jest uszyta. Tylko jest po prostu cienka, taka wiatrówka, bym powiedziała, no wiecie. Ale w niej też jest ciepło, bo ja miałam nieraz tego typu kurteczki, takie ala pikowane, ale właśnie takie cieniutkie i one były super zarąbiste, leciutkie, bo to mało miejsca jednak, kochani, takie kurtki zajmują, także można sobie złożyć, do plecaczka włożyć. Bardzo ładna, bardzo mi się ta kurteczka podoba. Bardzo ma ładne printy, także Oskar będzie na pewno zadowolony. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja takie kupowałam w Primarku zazwyczaj. Następna rzecz to jest kurtka dla Maxa. Kurteczka dla Maxa przyszła, super. Chciałam Wam zaznaczyć, że to nie jest sponsorowany filmik. To nie jest sponsorowany filmik. Sami sobie zakupiliśmy. Bardzo polubiliśmy tą platformę. I już Wam pokazuję kurteczkę, jaką sobie zamówił Maksiu. Fajna, ciepluchna. Wygląda na naprawdę ciepłą kurtkę. Porządną kurteczkę. Zobaczcie, tak wygląda ta kurtka. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać, ale tak ta kurteczka wygląda. No, bardzo ładna. Bardzo ładna. Porządnie uszyta, porządnie wykonana. Tak tu wygląda. Zaraz ją rozepnę. Tutaj ma taki kaptur. O, tak wygląda ta kurtka. Bardzo ładna.
Chcieliśmy ciemną, ale z takimi wstawkami, bo już jedną ciemną kurtkę ma Max, ale też chcieliśmy, żeby troszeczkę go tak ożywiła. I też tutaj chyba są buty nawet. Tak wygląda w środku. Bardzo fajna, naprawdę. Bardzo gruba kurteczka, ciepluchna. W środku tak wygląda. Też czadowa, powiem Wam. Bardzo ładna ta kurtka. Tutaj, zobaczcie, kieszenie tak wyglądają. Jejku, ja nie dowidzę. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Okej. Dobra, słuchajcie, ja ją założę na siebie. Patrzcie, dziewczyny, na to. Kurde, zarąbista normalnie. W ogóle wyglądam, jakbym na jakiś motor szła. Ale ja to w ogóle lubię takie, wiecie, kurtki na motor. Te skórzane, lubię takie zestawy. I kiedyś sobie tak powiedziałam, że może bym się nauczyła jeździć na motorze. Misiek akurat nie jest jakimś tam fanem motorów. Znaczy podobają mu się, ale jazda na motorze go jakoś nie kręci. No i powiem Wam, że mnie zawsze kręciła jazda na motorze, ale nie wiem, czy mi się nadawała. Ale ta kurtka jest zarąbista. Słuchajcie, dwustronna, no czad! Bardzo mi się ta kurtka podoba. Jaka ciepła jest. Naprawdę, jaka ciepła. Nie chcę Wam tutaj pokazywać, bo paznokci mam niezrobione, nieładnie wyglądają, więc nie będę straszyć aż tak bardzo. Kurde, no czadowa. I kaptur jest też dwustronny, także super. Sorki, że nie patrzę w kamerę. No, ale czadowa. Będzie zadowolony. I teraz, kochani, przechodzę do drugiej części zakupów. Jest jeszcze jedna paczka, ale ja nie będę jej pokazywać, bo to jest paczka, kochani, na moją imprezę urodzinową. Więc tam są dekoracje. Może pokażę Wam, jak sobie udekorowałam. Tam. Część dekoracji Wam po prostu pokażę. Coś tam jeszcze chyba zamówiłam oprócz dekoracji. Ale to dzisiaj Wam nie będę pokazywać tego, tylko następnym razem. Co to jest? A, Misiek sobie, kochani, zamówił spodnie dresowe na próbę. Ja też tak patrzyłam, ale wiecie, nie miałam zbytnio dużo czasu, więc coś sobie zamówiłam do chodzenia, ale to po prostu zaraz Wam pokażę, co. Takie sobie spodnie kupił. Powiem Wam, że ładne kolory. Materiał jest taki, no jest sztucznawy materiał, ale powiem Wam, że tutaj w tych sklepach, w tych butikach różnych też tego typu spodnie, czy nawet Sport Direct czy JD też mają takie sztuczne materiały, niektóre dresy. Wiecie, no ładne są te dresy, bardzo mi się podobają. Jeżeli chodzi o print, o to wszystko, to bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to wygląda. Ładnie wykończone. Nie są złe te dresy, powiem Wam. To jest jaki to jest rozmiar? To jest L-ka, 100% poliester, tak. Ale na takie, słuchajcie, łażenie, na takie jesienne wieczory, na takie pluchy, to takie spodnie są idealne, słuchajcie. Czy jak jest zimno, to tak bardzo tego wiatru, wiecie, jak to się nazywa, jak to powiedzieć, nie przepuszcza wiatru, więc może coś tam przepuszcza, ale po kolanach nie będzie zimno, nie trzeba w kalesonach chodzić, wiecie. Także mnie się bardzo podobają te dresy. Zobaczymy. Założę Misiek, to ocenię, czy fajnie wygląda, czy nie. No. On w ogóle to jest przystojny facet. Znaczy, chodzi mi o figurę. Zgrabny, zgrabny. Naprawdę ma ładną figurę. Oczywiście każdy ma, każda kobieta ma inny gust. To samo z mężczyznami. Każdy ma inny gust. Ale mnie się podoba jego figura. Wygląda naprawdę bardzo, tak wiecie, męsko. Drugie takie sobie kupił te dresy. Takie dresy drugie sobie kupił. Też ładne, takie, taki kolor charcoal, taki grafitowy, przecierany. Też fajnie wygląda. Ja sama lubię tego typu kolory i tego typu dresy, takie luzaki. A wiecie, co to jest fajnego? Napis jest fajny. O nie!
nie wierzę, co on tutaj sobie wziął. Zobaczcie. Antisocial. Antyspołeczny jest. To ja powinnam sobie takie wziąć, bo ja się zrobiłam taka antyspołeczna, by powiedzieć, można. Na tym moim TikToku dałam taki wpis, że po prostu nie jestem antyspołeczna, tylko czasami, słuchajcie, nie dobieracie takiego towarzystwa, jakie się powinno dobrać. No i po prostu nie macie o czym z tymi osobami gadać, nie rezonujecie z tymi osobami. Gadka się nie klei wtedy, czujecie się spięci, czujecie się tak, że no nie chcecie z tą osobą dłużej utrzymywać kontaktu, tylko hello, hello i nic więcej. Bo tak naprawdę tacy ludzie, introwertycy też, ja no raczej nie jestem introwertykiem, ale dajmy na to introwertycy, wcale nie muszą być introwertykami, po prostu muszą sobie znaleźć odpowiednie towarzystwo i wtedy są bardzo otwartymi osobami i gęby im się nie zamykają. Także no to jest tak, ja kiedyś byłam ekstrawertykiem raczej, teraz jestem bardziej introwertykiem, ale też jestem tak trochę pomiędzy, można powiedzieć, no. Bo powiem wam, że tak, introwertycy to raczej by się nie mogli udzielać w social mediach za bardzo, wiecie, za dużo opowiadać, bo no bo raczej sobie swoją prywatność bardzo, ale to bardzo każdy szczegół trzymają dla siebie, dla prywaty, nie chcą pokazywać tego na zewnątrz. No i Misiek taki jest, że on, wiecie, on pogada o tego, ale on nie lubi, żeby cały świat, wiecie, oglądał i tak dalej. I ja to szanuję. Więc tak, dżinsy, nie dżinsy, czekajcie, co to jest za materiał? Bo się rozgadałam, nie na taki temat, co trzeba. Gdzie tu jest jakaś wstawka? Wiecie co? One wyglądają na jakieś bawełniane, powiem wam. One nie wyglądają tutaj na poliester, ale nie wiem, może się mylę. Jak znajdę metkę, to wam powiem. No i kochani, przechodzimy do moich bucików. No, ciekawa jestem, jakie te buty będą. Na obrazku wyglądały super. Także chwila prawdy. Chwila prawdy. Ojej, patrzcie, takie sobie kupiłam buty. One mi się troszeczkę skojarzyły jak takie Pumy. Bo ja kiedyś często chodziłam w butach Puma. Zazwyczaj w białych, zazwyczaj w białych. I te mi tak troszeczkę kształtem przypominają. Jeszcze czekajcie, z jakiej to firmy miałam? Lonsdale? Chyba z tej firmy kiedyś miałam. Bardzo podobne. Także nie wiem, zobaczymy. Mają oczywiście tutaj te wypełnienia styropianowe. Są dosyć szerokie. Fajnie, bo one są tutaj takie szerokie. Zobaczcie, tak wyglądają. Tak przód wygląda. Oczywiście jak sobie zawiążecie, bo one na razie się tak trochę wygięły. To jest taki materiał, nie wiem co, jak opisać ten materiał. Nitosz z zamsz. Materiał fajny i wykonanie jest naprawdę zacne. Tak wyglądają. Kurde. Tak dobrze nie patrzyłam na ten... Na ten znaczek. Tu jest jakiś smok, dragon normalnie tutaj jest. Wiecie, chińskiego się nie zna. To mam nadzieję, że to nie jest nic takiego, wiecie. No jakiegoś tam religijnego. Dobra, tak czy tak, bardzo, ale to bardzo mi się podobają. Czadowe są, bardzo fajnie wykonane. Tylko wiecie co? Ta podeszwa jest taka dosyć cienka. Nie jest taka jak zazwyczaj, kochani, jest w Adidasach. Jest troszeczkę szersza. Tutaj jest cieńsza ta podeszwa, ale mimo wszystko to nie jest jakaś taka cienizna, że liche są te buty. Nie, 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 nie. Powiem wam, że buciki wyglądają na porządne. Także słuchajcie, ta kurteczka... Jakieś fajne leginsy, dziewczyny. Jakaś fajna bluza. I idziemy w teren, kurde. Podrywać.
Nie no, żartuję, ja tam nikogo nie podrywam. Nie mam takiej potrzeby, ale tak się śmieję teraz. Także powiem Wam, super, jaki to jest rozmiar? To jest rozmiar 39, ja wzięłam rozmiar. Kurde, czy to będzie na mnie dobre, czy nie będzie za duże. Słuchajcie. O. Czekajcie. O, jakiś rozmiar za duże są. Ale ja zawsze, jak jest jakaś zima, jesień i tak dalej, gdzie muszę grubą skarpetę włożyć, to sobie kupuję o rozmiar większe te buty. Więc te chyba nawet mają 1,5 rozmiara większe, ale one nie będą mi spadać ze stopy. Wyglądają fajnie, podobają mi się, naprawdę. Tą grubą skarpetę włożę i sobie sznurówkami jeszcze przymocuję, także będzie spoko, będzie spoko. Tutaj taka dosyć gruba podeszwa, powiem Wam. Nie wiem, no wyglądają fajnie. Wyglądają fajnie. Podobają mi się, naprawdę. Jeszcze raz Wam pokazuję. Czadowe. Czadowe. Dobra. Co ja jeszcze kupiłam? Piszcie, co Wam się z tych rzeczy podoba, jeżeli Wam się w ogóle coś podoba. Miśka buty przyszły. On to jest w ogóle taki nowy brednik co do butów. Ostatnie buty, jak go namówiłam, to mówię, weź na jakieś fajne sportowe sobie kup, bo on ma taki inny gust, wiecie. W większości ten jego gust się nie podoba, jeżeli chodzi o buty, bo to są takie buty buciory. A jeszcze do tego ma stopę dosyć sporą. No i go namówiłam. Jedyne, jakie mu się spodobały, bo na przykład tam widziałam jakieś fajne były New Balance albo coś, ale nie podobały mu się takie. Czytam jakieś, nie wiem, Adidasa czy Nike, ale spodobały mu się kiedyś Jordany. Jordany, no były dosyć drogie, ale takie były buciory, no wiadomo, NBA, tak? Jordany. No, a tak to on takie, wiecie, takie coś typu Karimor, tak jakby w góry, to on taki lubi. Kurde, gdzie to się otwiera? Co to się nie da otworzyć? No, i takie sobie kupił Adidasy zwykłe. Powiedział, nie dam w JD 160 czy 180 funtów na to, żeby szedł tylko na siłownię i gdzieś tu sobie pobiegać koło domu. Bo tak to buty to on ma. On sobie wydaje dosyć sporo na buty. Ale mówi, no na siłownię potrzebuje jakieś takie zwykłe, najzwyklejsze. No i powiem Wam, kupił sobie takie. Ale one duże. Jejku, on ma taką dużą to stopę, tak się wydaje. Ale do wzrostu, a jest wysoki dosyć, to wcale te buty nie są takie duże. Bywało, że miał większe. To ja mówię, wielka stopa. Zobaczcie, tak wyglądają. One są materiałowe, no bo cel jest taki, że one są na siłownię, do biegania, do ćwiczenia, żeby stopa się za bardzo nie zapociła, wiecie o co chodzi, tylko w tym celu. A tak do łażenia tutaj to on ma buciory. Ale jeżeli się sprawdzą te buty, a nie wiem ile on za nie dał, to sobie będzie kupował tam, zamawiał. Także powiem Wam, fajne te buty, ogólnie fajne. To jest tak jakby taka gruba skarpeta tutaj jest, wiecie? Taka, tak jak są nieraz ściągacze w kurtkach, to jest coś takiego. Taki materiał. Nie wiem, czy będzie widać, ale postaram się jakoś tak ten but ustawić, żeby było lepiej widać. No niestety. Jeszcze tym bardziej przy takim sztucznym oświetleniu. Nie wiem, czemu sobie akurat wziął czarno-białe, no ale dobra, spoko. Także takie buciki. I teraz jeszcze chyba były buty dla Maxia. Dla Maxia przyszły w pudełku. Coś podobnego. W pudełku przyszły. A, no. Maksiu sobie zamówił bardzo podobne, jak ma Oskar, tylko, nie wiem, te chyba były nawet droższe. Tylko, co tu jest fajnego, że one nie mają sznurówek, te buty. Zobaczcie, tak wyglądają te buty. Czadowe są. Czadowe, powiem Wam, są zarąbiste. Jednak się troszeczkę różnią materiałem od Oskara butów.
chociaż były podobne, bo były różne kolory. I zobaczcie, tak te buty się prezentują. Widzicie? Tutaj jest to pokrętło, nie trzeba sznurówek wiązać. Ja nie lubię sznurówek wiązać, tym bardziej, że się non-stop odpinają te sznurówki, zależy jeszcze jakie. To ja sobie robię, że ja dwa razy zawiązuję, wiecie? Także tak wyglądają w środku. Mięciutkie są w środku. Bardzo ładnie wykonane, wcale nie odbiegają od tych wszystkich oryginalnych butów w Sport Direct, czy tam w TK Maxx, czy kurde JD. Wcale za dużo nie odbiegają. No tylko marka. Kształt bardzo fajny. Słuchajcie, na takie codzienne chodzenie, tak jak moje dzieci niszczą buty, co chwilę trzeba kupować, no nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu teraz im kupować oryginalnych, bo te oryginalne, powiem Wam, one długo nie trwają. No i tak, jednemu, drugiemu, trzeciemu kupować i co miesiąc, co dwa wymieniać i po 40 funtów, 20, 30, 40, zależy czy są promocje, czy nie ma. No to słuchajcie, no to by człowiek z torbami wyszedł, więc mówię nie. Bardzo ładne są te buty, będzie Maksiu zadowolony, mam nadzieję, że będą dobre. To jest rozmiar, jaki to jest rozmiar, nic tu nie pisze. Ale chyba to były, czekajcie. Nie powiem Wam, bo nie wiem. Nie pamiętam już, jaki to był rozmiar, ale na pewno dużo większe od moich to są. Że tak wyglądają. Bardzo ładne. A teraz jak się tak przyjrzałam, to chyba to jest Dragon. Widzicie? To jest chyba Dragon. Jak tak patrzyłam na pierwszy rzut oka, to się wydawało, że to jest taki ogień, ale Maksiu sobie takie kolory wybrał, więc co będę dziecku żałowała. No. Dobra. I ostatnie dwie rzeczy. Dla mnie rzecz, o zobaczymy, tego jestem bardzo ciekawa. Może w tym vlogu Wam się nie pokażę, ale w następnym. Leginsy sobie zamówiłam, mówię zobaczę jakie oni mają tutaj te leginsy. Rozmiar L sobie zamówiłam, w 30 stopniach można prać, żeby nie wirować, najlepiej nie prasować, no raczej się... I to jest 78% poliester i 22% spandeks. Zobacz, jakie czadowe! Nie wiem, czy one będą na mnie dobre. Nie, raczej powinny być. I chciałam takie z wysokim stanem oczywiście. No jakże mogłoby być inaczej? Ja bardzo nie lubię biodrówek. Kiedyś lubiłam, a teraz nie lubię, bo nie dość, że się, wiecie, wszystko wylewa, to jeszcze jak człowiek się schyli, to pupa wystaje. No i niestety, taka prawda. Zobaczcie, jakie czadowe. Były różne kolory, niebieskie, czerwone, jakieś tam róże, przeróżne, ale ja mówię, a tym razem, kochani, wezmę sobie pomarańcz, bo ja bardzo lubię pomarańczowe kolory. No czadowe są, naprawdę. I słuchajcie, założę sobie do tej kurteczki, do tych bucików. Kurde, no super, zresztą te leginsy to będą do wielu... Adidasów pasowały, do wielu kolorów. Ja mam nawet takie z Nike, takie oczojebne, różowe, takie dosyć, wiecie, brakuje mi słów. Takie jaskrawe kolory, więc będą idealnie też pasowały. Super, super, jestem mega zadowolona. Powiem Wam, jeżeli chodzi o materiał, są takie jak z Lidla, a ja z Lidla bardzo lubię. I powiem Wam, że to jest taki gruby materiał. Gruby materiał, także zobaczymy. One były troszkę droższe niż tam niektóre na tej stronie. Także naprawdę czadowe. Kurde, matka, jak Ty się odpicujesz teraz. Zobaczcie, mam te kolczyki też z temu. Super, naprawdę. Ja jestem bardzo zadowolona póki co. Nie mam się do czego na razie doczepić. I ostatnie to są spodnie Miśka.
takie, wiecie co, to jest taki materiał śliski, tak jakby, nie wiem, kresz. Takie sobie zamówił spodenki. Bardzo mu się spodobały takie kieszenie, pierdółki. On w ogóle, jak zamawia sobie na Amazonie, to on sobie zamawia zawsze drogie spodnie. Zazwyczaj drogie, z takich ala roboczych, wiecie. I tutaj jest dużo takich kieszonek, paseczków, przedziałek takich różnych, wiecie. On dużo rzeczy zawsze nosi, więc nie wiem, czy na długopisy, czy na jakieś narzędzia, czy na coś tam nieraz potrzebuje, więc nieraz chodzi w garniturach, ale też takie rzeczy po prostu. Czy nawet koło domu coś tam robi, to lubi mieć takie rzeczy przy sobie, czy jakieś tam miarki, czy to, czy tamto. No różne rzeczy sobie mężczyźni wkładają, czy nawet na papierosy, czy na cokolwiek, tak? Także super, nawet kartę sobie tu może włożyć, czy telefon. Fajne, naprawdę fajne. A on na Amazonie tego typu, jak kupuje, no to są drogie. No to daje na przykład, nie wiem, 50, 60, nawet 70 funtów za parę spodni potrafi dać takich, tego typu, takich ale trochę roboczych. Więc te nie wiem ile kosztowały, ale na pewno nie taką kwotę. Myślę, że góra z 20 funtów. Może się mylę. To jest rozmiar L. Także zobaczymy, czy będą na niego dobre. No, super. Super. Także to tyle moich dzisiejszych zakupów. Może troszeczkę przynudzam. Tak jak mówię, jestem umęczona. Jestem po prostu zmęczona. Dzisiaj był dosyć taki intensywny dzień. Ostatnie te dni były dosyć intensywne. Tu też gości mamy co chwilę. Co chwilę też przychodzą jakieś koleżanki, koledzy do moich dzieci. No i ani chwili spokoju nie ma, można powiedzieć. Ale powiedziałam, żeby jutro mi nikt nie przychodził, bo no, są rzeczy do zrobienia i zresztą ja się nie będę nikomu tłumaczyć, po prostu no, jestem zajęta i tyle. Bo tak to codziennie ludzi zapraszać, to też, słuchajcie, no, no też człowiek potrzebuje odpocząć, prawda? A nie tylko nadskakiwać każdemu tutaj. No bo wiadomo, jak przyjdą, no to a czy mogłaby zrobić tam pizzę, albo coś tam i co chwilę mnie odrywają. Od roboty, a ja miałam naprawdę dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia. No i nie wszystko mi się udało zrobić po prostu przez tych wszystkich gości, co chwilę przychodzą. Nie mówię moich gości, tylko po prostu te dzieci, jak przychodzą do moich dzieci. Wiecie jak to jest. To pić, to jeść, to coś tam. No i tak to jest. Także jest od tego czas, a nie codziennie. Ja moich dzieci bym codziennie nie puszczała do kogoś, bo by mi było też tak głupio. No każdy ma swoje sprawy, prawda? No, dobra. Trochę się wyżaliłam, trochę sobie pożartowałam i tyle. I tyle w temacie, kochani. Trzymajcie się i do następnego filmiku. A następny filmik jaki może być? No, nie wiem, zobaczymy. Ale pewnie jakaś rzecz też się z temu tam trafi. No i tyle. Trzymajcie się, pa, pa.